Jak to mówi staropolskie przysłowie, czem chata bogata. Proszę bardzo, dzisiaj wystawiłem tutaj wszystkie rodzaje i wszystkie kolory filamentów 3D, jakie do tej pory udało mi się zebrać. A w tym odcinku będę chciał sprawdzić, czy na tych wszystkich drukach, które drukuję tymi filamentami, da się coś wygrawerować laserowo. Dlatego stoi tutaj jedna z najszybszych grawerek laserowych z głowicą Galvo, dostępna na rynku. Jest to X-Tool F1. Robiłem już jej recenzję niedawno na moim kanale, także link do niej zamieszczam w opisie filmu, żebyście sobie mogli obejrzeć, bo naprawdę jest to bardzo ciekawy sprzęt. A sam pomysł sprawdzenia druków 3D pod kątem grawerowania laserowego wziął się stąd, że już kiedyś oznaczałem w ten sposób błotniki do Kukirina G4, które od czasu do czasu sobie drukuję, i tam na PED G, z którego drukuję te błotniki, sprawdziło się to całkiem nieźle, więc chciałbym sprawdzić kolejne, inne filamenty. Jeśli chodzi o rodzaje filamentów, jakie dzisiaj będą grawerowane laserowo, no to standardowo mamy PLA, High Speed PLA, PETG, PETG przezroczysty, ABS, ASA, a nawet TPU w różnych barwach i w różnych twardościach. Ale to jest perełka, słuchajcie. To jest drewno. Tak na szybkości zaprojektowałem sobie taki breloczek niby do kluczy z płaską powierzchnią, na którym będę próbował sobie wygrawerować jakąś grafikę, może napis, no mniej więcej coś takiego. Generalnie ta grawerka laserowa ma dwa lasery, jedną diodę niebieską 20W i drugą diodę IR, czyli podczerwoną, zwaną również diodą światłowodową. Jeśli będzie taka potrzeba, to będę chciał skorzystać z nich obu. Lecimy z odcinkiem. Wydrukowanie tych wszystkich breloczków zajęło mi cały weekend, no bo wiecie, każdy materiał wymaga innych ustawień druku, czyli temperatury i prędkości. Do tego wymiana filamentu co kilka druków, więc trochę czasu to musiało niestety zająć, ale udało się. Jeśli chodzi o projekt breloczka, to zamieszczam go w opisie filmu do ściągnięcia, może komuś się podoba i chce sobie taki wydrukować. W programie do tej grawerki, który nazywa się X-Tool Creative Space, przygotowałem taką prostą grafikę z napisem Simon Smith i wstępnie ustawiłem moc lasera na 75%, a jego prędkość to średnio 390 mm na sekundę. I głównie będę tutaj korzystał z diody blue, czyli głównego mocnego lasera niebieskiego. A teraz zamontuję sobie na płytce roboczej taką blokadę, dzięki której będę miał powtarzalność podczas zmiany na kolejne breloczki. Następny krok to dopasowanie obiektów do grawerowania tak, aby znalazły się idealnie na powierzchni breloczka. Dzięki funkcji framing w tej grawerce jest to niezwykle proste, bo wystarczy po prostu przesunąć odpowiednio obiekty w programie, tak żeby dopasować je na powierzchni breloczka, i gotowe. Zaczynamy wypalanie. I tak kolejno podkładając różne druki, od razu widać, że na każdym widać inaczej skutki pracy lasera. Na niektórych drukach bardziej, na niektórych wręcz wcale, a niektóre z nich przepuściłem przez laser nawet trzykrotnie, a i tak nie było żadnej różnicy. Z tego co zauważyłem, to kolor filamentu ma bardzo duży wpływ na pracę światła lasera niebieskiego. I tak czerwone i niebieskie elementy skutecznie się przed nim broniły, nie odsłaniając żadnych oznak pracy lasera. Można zatem powiedzieć, że niektóre filamenty mogłyby posłużyć do drukowania elementów ochrony przeciwlaserowej. A największe wrażenie zrobił na mnie drewniany filament z rosy, który już po jednokrotnym przebiegu wiązki lasera uwidocznił piękną, ciemną grafikę, a po trzykrotnym przebiegu lasera efekt ten przybrał jeszcze bardziej na sile, i to właśnie w tym filamencie widzę największy potencjał. Kolejne elementy odkrywały lub w ogóle nie odkrywały wpływu lasera na ich strukturę, dlatego wymyśliłem na szybko, że zamaluję je czarnym flamastrem, żeby sprawdzić, czy laser usunie czarny barwnik z powierzchni druku. Efekt okazał się bardzo ciekawy i szczerze nie spodziewałem się, że można zastosować taki myk i uzyskać całkiem fajny efekt, dlatego zastosowałem tą samą metodę na innych drukach, które nie chciały ulec mocy lasera. I tak szczerze, to ten efekt pomalowanego druku chyba najbardziej mi się spodobał z tego wszystkiego. Myślę, że na tym polu można by troszeczkę poeksperymentować z różnymi rodzajami tuszu albo z jakąś farbą. Na podsumowanie zestawię kolejno obok siebie druki, dzieląc je według rodzaju. I tak po lewej stronie mam PLA i TPU, a po prawej PETG, ASA i ABS. Rosa PLA Mystic Green, jak widać, mało na nim widać, ale coś tam widać, także może szału nie ma, ale efekt jest całkiem ciekawy. Rosa PLA High Speed Army Green wygląda już troszeczkę lepiej i zestawiając je obok siebie, to wygląda troszeczkę lepiej. Rosa PLA High Speed Black wygląda całkiem ciekawie, szczególnie mocno wytopiony znaczek YouTube, wygląda to na całkiem ciekawy efekt.
Rosapela High Speed Signal Violet. No, słabo widoczny jasny grawer, ale nie jest tak znowu źle. No i Rosa Biowood. No muszę przyznać tutaj, że ten filament już po pojedynczym przebiegu lasera odsłonił naprawdę fajny ciemny kolor, a po trzykrotnym przebiegu lasera ten kolor się zdecydowanie wzmocnił, jest bardziej ciemniejszy i szczerze mówiąc, póki co podoba mi się najbardziej. Rosa PLA Starter Glitter Graphite wygląda całkiem w porządku, ale lepiej wygląda jednak Rosa PLA Carbon Look, który odsłonił tutaj fajną jasną grafikę zarówno po jednym jak i podwójnym przebiegu i jest to jeden z bardziej udanych grawerów. Rosa PLA High Speed Grey, jak widać słabo widoczny grawer. Rosa PLA Mystic Blue, coś tam widać, ale nie wygląda to najlepiej. Rosa PLA Mystic Red, całkiem ciekawy efekt na tym równie ciekawym kolorze filamentu. Rosa PLA Silk Blue, nie widać kompletnie żadnego wpływu lasera, tak samo jak na Rosa PLA Silk Red. Także te dwa kolory są akurat tutaj całkowicie odporne na niebieski laser. No i mamy TPU Silk Red 40D, ledwo widać cokolwiek na tym. Natomiast żółte TPU 40D po trzykrotnym przebiegu lasera odsłoniło ciekawy, ale delikatny odblaskowy napis z grafiką. Wygląda to całkiem ciekawie. Rosa PLA Starter Capri Blue, który również jest odporny na laser, ale po pomalowaniu pisakiem wygląda całkiem ciekawie. Tak samo jak PLA Starter Neon Green, który nie dawał żadnych oznak wpływu lasera. No i w końcu mamy PETG, przezroczysty filament, jedynie lekko się osmolił, poza tym zero oznak. ABS VF 0FR, całkiem ciekawy efekt, ale jakiegoś super szału tutaj nie ma. Rosa ABS plus Black i tutaj muszę powiedzieć, że całkiem ciekawy efekt grawerowania. Rosa PETG High Speed Standard, fajnie wyglądający jasny kolor odsłonięty przez laser. Rosa PETG Carbon Look i tutaj po jednokrotnym przebiegu lasera wygląda to całkiem nieźle, natomiast dwukrotny już troszeczkę zaczął psuć tą grafikę. Devil Design PETG szary, no szału nie ma, lekkie osmolenie. Asa Grey z Rosy, po jednokrotnym przebiegu mamy całkiem ciekawy, czytelny efekt i po malowaniu też wygląda całkiem ok. Fiber Logi PETG, zero wpływu lasera. Dorobiłem sobie jeszcze takie mniejsze breloczki i tutaj z PETG Carbon Look wygląda to całkiem fajnie, tak samo Rosa Biowood wygląda no chyba jeszcze lepiej, wydaje mi się, że chyba najlepiej. Gdybym miał wybrać moje trzy ulubione, jak do tej pory, no to na pewno byłby to Rosa Biowood, Rosa PLA Carbon Look i PETG Carbon Look, a tak ostatecznie to wybrałbym chyba Rosa Biowood, no i PLA Carbon Look. I to chyba tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że zaspokoiłem nieco waszą ciekawość, bo swoją zaspokoiłem w 100%. Myślę, że to nie jest ostatni odcinek dotyczący grawerowania laserem X-Tool F1. Cały czas szukam pomysłu, co by tu można jeszcze spróbować wygrawerować, więc jeśli macie jakieś pomysły, to koniecznie napiszcie w komentarzu, zostawcie również łapkę w górę, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i oczywiście suba, jeśli ktoś jeszcze nie dał. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!